Witam Cię, Michał, serdecznie. Cześć, Jacku. Wreszcie wstaliśmy, no nie z kolan, ale wstaliśmy od foteli. Tak. I dzisiaj chcemy z Wami rozmawiać w taki bardziej otwarty sposób. Stwierdziliśmy, że komunikacja na stojąco też może być ciekawa, a przynajmniej będzie troszeczkę inaczej ten materiał wyglądał. Więc chcielibyśmy Was dzisiaj zaciekawić tematem otwartości na zmiany w życiu zawodowym. Najpierw chcielibyśmy Wam uświadomić to, o czym sami rozmawialiśmy. To znaczy, że czasy tego, że pracowałem w jednym zawodzie całe życie, myślę, że się skończyły, myślę, że się zmieniły. To znaczy, jeszcze nasi rodzice czy nasi dziadkowie mogli zostać w szkole zawodowej murarzem i przez całe życie być murarzem. Albo zostać w jakiejś państwowej firmie dyrektorem w wieku 25 lat i potem do 60 być tym dyrektorem. Dzisiaj te czasy się zmieniły. Dzisiaj ta zmiana następuje częściej. No ty, Jacku, jesteś świetnym przykładem takiej zmiany, tak? Bo zaczynałeś od przemysłu związanego z oponami, a dzisiaj zajmujesz się nieruchomościami. Tak, i właśnie dlatego chcę się z Wami podzielić, że jeżeli będziecie mieli świadomość takiej zmiany, jeżeli my będziemy mieli taką świadomość tej zmiany, to po pierwsze łatwiej jest ją przyjąć, po drugie mamy możliwość jej zaplanowania. I tutaj być może właśnie chciałbym się podzielić taką zaplanowaną zmianą w moim życiu. To znaczy, zaczynałem od tego, że zajmowałem się oponami i zarządzałem, nazwijmy to, czy pracowałem wręcz w serwisie opon. Potem to życie zawodowe potoczyło się w ten sposób, że biznes się rozwijał, zacząłem zarządzać ludźmi. I to wszystko działo się w jednej branży. Po 18 latach pracy w jednej branży przeszedłem do branży, którą tak naprawdę już wtedy świadomie sobie wybrałem. To znaczy, zastanowiłem się, ok, skoro chcę zmian, to w jakiej branży bym się widział? Gdzie mógłbym wykorzystać swoje jakieś naturalne cechy osobowości, czy takie rzeczy, które chcę i umiem w życiu robić? I w sposób naturalny wybrałem branżę nieruchomości. O tym zaraz będę opowiadał dalej. Natomiast Michał, czy Ty też, z tego co wiem, zmieniałeś swoje patrzenie na życie zawodowe? Tak, zdecydowanie. Ja zaczynałem myśleć o swojej karierze zawodowej w perspektywie firmy moich rodziców, która zajmuje się produkcją drzwi okien drewnianych. Ja, będąc jeszcze w liceum, idąc na studia, ja byłem przeświadczony, że ja idę na studia po to, żeby zdobyć wiedzę, żeby ten biznes z rodzicami rozwijać. Natomiast to, o czym mówiliśmy w poprzednim materiale wideo, w pewnym momencie życia nauczyłem się, że lepiej mieć z ludźmi relacje niż racje, a w kontekście mojej relacji z tatą to byłby ciągły konflikt. Więc doszedłem do wniosku, że no, okej, ten koncept na Michała w stolarce, on nie zadziała. Więc wymyśliłem sobie, że w takim razie zajmę się dystrybucją produktów w MLM-ie, w jednym z bardzo popularnych, znanych firm. Natomiast okazało się wtedy, że totalnie nie umiem sprzedawać. Ale nauczyłem się wytrwałości, nauczyłem się czegoś, czego wcześniej mi zdecydowanie brakowało i doszedłem do wniosku, że skoro ten MLM nie działa mi na lokalnym rynku, to spróbuję go robić przez internet. Kiedy zacząłem go robić przez internet, okazało się, że bardzo fajnie zarabia się na kursach internetowych, więc zacząłem tworzyć kursy internetowe. Przez jakiś czas te kursy internetowe fajnie działały, natomiast w pewnym momencie zaczęli klienci, którzy kupowali te kursy, pytać, czy mógłbym zrobić dla nich usługę, czy mógłbym zrobić kampanię, no bo skoro uczę, jak robić kampanię na Facebooku, to powinienem ją poprowadzić. Ja się wtedy zarzekałem, że nie, no bo ja tylko szkolę. Ale później okazało się, że na tych szkoleniach zarabiam znacznie mniej niż na wykonywaniu usług, więc zacząłem wykonywać usługi. Jak zacząłem wykonywać usługi, nagle z czasem okazało się, że trzeba było się przebranżowić trochę, bo już nie mogę być tylko właśnie marketerem. Muszę zacząć być też menadżerem, muszę zacząć nauczyć się zarządzać. Więc ta zmiana kompetencji następowała w zasadzie w każdym roku. Super. I teraz, jeżeli sobie uświadomimy, że to jest naturalny sposób, a nie na siłę trzymamy się naszego poprzedniego zawodu czy naszej poprzedniej pracy, to otwiera nam się cała paleta możliwości. Bo nagle, okej, skoro zmiana jest czymś naturalnym, to mogę zdecydować, w którym kierunku chcę pójść, jakie zmiany chcę dokonać. Czym, tak jak Ty tutaj opowiadałeś, przechodziłeś jakby z segmentu do segmentu. Ja pamiętam, tak, zacząłem od tego, że rozwijałem handel oponami,
ale w sposób taki trochę przy okazji zaczęliśmy zbierać zużyte opony. Potem to zbieranie zużytych opon i zajęcie się recyklingiem opon było naszym głównym biznesem. W ramach tego biznesu zajmowałem się gdzieś rynkami kapitałowymi, wprowadzając spółkę na giełdę i zobaczyłem, że to jest przestrzeń, która mi bardzo odpowiada, gdzie się dobrze czuję. I dzisiaj, będąc w innej branży, dalej pracuję na przykład z inwestorami i to jest dla mnie taka naturalna przestrzeń. Czyli jeżeli dostrzegamy swoje mocne strony, mamy świadomość zmiany, że zmiana jest naturalna, to wybieramy sobie kierunki, w których chcemy iść. No i otwiera się kolejna cała paleta pewnych naszych lęków, czy zagrożeń, czy pytań, jak to należy zrobić. Jak w takim razie powinniśmy planować to nasze przechodzenie do innych branż, do innych zawodów? Jak powinniśmy to widzieć w przyszłości? Ja przede wszystkim wychodzę z założenia, że niezależnie od tego, czym się w życiu będziemy zajmowali, przez całe życie powinniśmy skupić się na tym, żeby budować swój branding osobisty. Okay. Żeby skupić się na tym, żeby budować swoją markę, za którą ludzie będą podążali. Bo jeżeli będziemy mieli silną markę osobistą, to niezależnie od tego, czy będziemy pracowali w INB Marketing, czy będziemy tworzyli program Łączy Nas Biznes, czy w przyszłości może zajmę się też nieruchomościami, albo może w ogóle, nie wiem, zaczniemy kręcić przemysł wydobywczy i zajmę się górnictwem. Niezależnie od tego, czym się będę zajmował, zawsze będę miał ze sobą ludzi, którzy mnie obserwują, dla których jakąś wartość w życie wnoszę. A to pozwoli na to, żeby bardzo łatwo się przebranżowić. Więc marka osobista uważam jest dzisiaj podstawą do tego, żeby funkcjonować w dzisiejszym bardzo szybko zmieniającym się świecie. Bo nie wiemy, co będziemy robili za rok, za dwa, za trzy, za dziesięć. Dzisiaj mamy na to jakieś pewne plany, wizje, jak chcemy, żeby to wyglądało, ale rynek może się tak dynamicznie zmienić, że może się okazać, że nie możemy już dalej zajmować się tą branżą, w której dotychczas byliśmy, a może się okazać, że po prostu się zwyczajnie nią znudzimy. Że nie będzie nam się chciało. Może kiedyś mi się znudzi zarządzanie agencją marketingową, może wystawię ją na sprzedaż. Tego nie wiem. Dzisiaj to jest moja pasja, ale co będzie za 10 lat, to czas pokaże. Czyli brand osobisty. Brand osobisty. Dla mnie to jest punkt numer jeden. Tak. Kolejna rzecz to myślę, że też taka otwartość na ludzi, na zmiany, na uczenie się nowych umiejętności. Ja z perspektywy poprzedniej firmy w ogóle nie miałem świadomości całej przestrzeni internetowego, social mediów i tego, jak bardzo duży wpływ dzisiaj ma, nie wiem, YouTube, Facebook, LinkedIn na funkcjonowanie biznesu. Wchodząc do branży nieruchomości, dopiero to dostrzegłem, zacząłem się tego uczyć. Dzisiaj takie pojęcie jak copywriting czy tworzenie kontentu, tak jest rzeczą dla mnie naturalną. Ale tak naprawdę ta umiejętność może być wykorzystywana w zupełnie innej branży. Nie wiem, czy akurat wydobywczej, ale gdybym na przykład zaczął produkować samochody elektryczne, to posiadanie tej wiedzy, jak komunikować się, jak wykorzystywać internet, przyda Ci się. Jaki wniosek? Wypatruj takich umiejętności i ucz się ciągle nowych umiejętności, znowu nie na zasadzie przymusu, tylko na zasadzie pewnej pasji, pewnego poznawania nowych rzeczy. Ucz się nowych umiejętności, bo nigdy nie wiesz, co w przyszłości, które z tych umiejętności będziesz wykorzystywał. Zgadza się. Kolejna ważna rzecz, niezależnie od tego, czym się w życiu będziemy zajmować, to umiejętność sprzedaży. Umiejętność sprzedawania samego siebie, swoich idei, koncepcji, wizji. Całe życie sprzedajemy. Mnóstwo ludzi twierdzi, że no, ja się sprzedażą nie zajmuję. To idź i powiedz dziecku, że ma coś zrobić, gdy ono chce oglądać w tym czasie bajkę. Ty mu sprzedajesz swój punkt widzenia, sprzedajesz swoją ideę, musisz go zmotywować do tego, zachęcić do tego, żeby wykonał prośbę, na której ci zależy. Zmotywować czasami swoją żonę do czegoś, zmotywować przyjaciela, przyjaciółkę. To wszystko jest związane z umiejętnościami sprzedażowymi. Więc w moim odczuciu ludzie dzisiaj powinni skupić się na tym, aby rozwijać swoje umiejętności w zakresie psychologii sprzedaży i zrozumienia tego, co jest dla innych ludzi ważne, kiedy chcemy ich do czegoś przekonać. Czyli ta umiejętność, posiadanie umiejętności sprzedawania. To zgadza jest to, się. Co uważasz, że powinniśmy robić. Okej, ciekawość świata. Dla mnie, jeżeli mówimy o tym, że chcę wykonywać zawód, czy pracować w branży, która mnie kręci, która daje mi realizację jakiejś pasji, to muszę być ciekawy świata. Ja muszę nie zamykać się tylko w moich nieruchomościach i skupiać się tylko i wyłącznie na tym, nie wiem, wynajmie czy na budowaniu, ale szerzej być ciekawym, poeksperymentować, nie bać się eksperymentowania. Czyli w ramach takiego pojęcia jak ciekawość świata, eksperymentuj, dostrzegaj, próbuj, wycofuj się, popełniaj błędy, nie bój się tego. Eksperymentuj, jakby próbuj poczuć,
różnych aktywności. Dlaczego? Dlatego, że wtedy otwiera ci się paleta możliwości. Gdybym ja, będąc szefem firmy oponiarskiej, nie kupił jednego mieszkania i nie zaczął go wynajmować, albo nie próbował zrobić flipa, w ogóle nie poczułbym nieruchomości. Nie wiedziałbym, z czym to się je. Nie zacząłbym w ramach szkolenia języka angielskiego słuchać podcastów o nieruchomościach po angielsku, to pewnie nigdy bym się nieruchomościami nie zainteresował. A poprzez taką ciekawość i próbowanie różnych rzeczy, no oczywiście było też mnóstwo innych rzeczy, które próbowałem i stwierdziłem, to nie dla mnie. Więc otwartość na świat, próbowanie różnych rzeczy, to też jest cenne w tym zmieniającej się rzeczywistości, w zmieniającym się świecie. To, co powiedziałeś, otwartość też na popełnianie błędów. Mnóstwo ludzi boi się, że jeżeli coś zrobi innego niż dotychczas robiło, to popełni jakiś błąd. I co będzie, jak mi nie wyjdzie? No co będzie? No po prostu, no życie będzie się toczyło dalej. Błędy są rzeczą naturalną. Powinniśmy odważyć się popełniać jak największą ilość błędów. Wtedy wdrażanie kolejnych zmian w naszym życiu będzie łatwiejsze. Łatwiej będzie nam podejmować kolejne decyzje. I ja wychodzę z założenia, że właśnie, że umiejętność podejmowania szybkich decyzji i chęć ponoszenia konsekwencji, nauki z popełnianych błędów, to jest klucz do dzisiejszego zrozumienia tego pędzącego świata, tego, jak wszystko się dzisiaj zmienia. Czyli reasumując, bądźcie otwarci, myślcie o tym, czy te zmiany nie powinny dotyczyć też Was. To nie zawsze są zmiany branży, ale to może być zmiana firmy w tej samej branży. Może to być zmiana sposobu wykonywania Twojej pracy. Może, nie wiem, jesteś kierowcą, ale w kontekście coraz bardziej autonomiczności pojazdów wyszkolisz się, czy będziesz miał umiejętność zarządzania takim autonomicznym pojazdem. Więc tu mnóstwo przykładów mi przychodzi do głowy, że ja dalej wykonuję ten zawód, tylko że sposób wykonywania tego zawodu. W marketingu to jest w ogóle przepaść, jak zmienia się, jak bardzo szybko zmienia się sposób wykonywania tego zawodu. Więc bądź otwarty na to, żeby ciągle patrzeć na tą rzeczywistość i szukać swojego miejsca. Bo to, że na pewno nie będziesz mógł być w tym samym miejscu, w którym jesteś dzisiaj za 10 lat, to jest pewne. Pytanie, w którym miejscu będziesz za 10 lat? Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, jakie są Wasze przemyślenia dotyczące zmiany w życiu osobistym, w karierze zawodowej. Chętnie włączymy się do dyskusji razem z Wami w komentarzach. Dziękujemy za wszystkie lajki, udostępnienia. To jest mega ważne, żebyśmy docierali do jak największej ilości internautów. Do zobaczenia i następnym razem już tej choinki może nie być. Także tak, zapamiętajcie. Świat się zmienia. Cześć.